Nie żyje jedna osoba. Policja nie wie, kim jest ofiara wypadku. Przerażające sceny rozegrały się przy wjeździe do miejscowości Drezdenko, województwo lubuskie. W środku nocy auto roztrzaskało się o głaz stojący przy wjeździe do miasta. Chwilę później stanęło w płomieniach. Policjanci nie mogą ustalić, kim jest ofiara tragicznego wypadku. Drezdenko. Kierowca uderzył w kamień, auto stanęło w płomieniach. Do tragedii doszło w czwartek, 14 marca, chwilę po północy. Samochód osobowy marki BMW przejeżdżał właśnie koło wjazdu do miejscowości Drezdenko. Z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn auto uderzyło w około 4-metrowy głaz, będący pomnikiem tysiąclecia państwa polskiego, który stoi na skrzyżowaniu przy ulicy Niepodległości. Pojazd roztrzaskał się na kawałki, a chwilę później zamienił w kulę ognia. Śmiertelny wypadek w Drezdenku. Kierowcy, znajdującemu się w płonącym pojeździe, nie udało się już pomóc. Samochód doszczętnie spłonął, a jego części porozrzucane były w znacznej odległości od miejsca wypadku. Śmierć poniosła jedyna osoba podróżująca tym pojazdem, według wstępnych informacji jest to mężczyzna w wieku około 20 lat, przekazał w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Paweł Kaczmarczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich. Policja próbuje ustalić, kim jest ofiara. W akcji brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Prowadzące są czynności pod nadzorem prokuratora, które mają ustalić przyczynę tragicznego wypadku. Ustalenie tożsamości kierowcy jest niezwykle trudnym zadaniem dla śledczych. Wszystko przez to, że zwłoki około 20-letniego mężczyzny są zwęglone. Na ten moment udało się jedynie stwierdzić, że ofiara zginęła w wyniku uderzenia, a nie pożaru.